Dla mnie oficjalnie weekend się zaczął, właśnie jest piątek, po pracy godzina 16:30. Zobaczcie, jakie chmury, brzydka pogoda. Mam nadzieję, że się wypogodzi, że zdąży. Ja z Wami się serdecznie witam i zapraszam do oglądania. Wieje i leje. Zobaczcie, co kupiłam w Biedronce. Tylko arbuza, słuchajcie. Weszłam, a tam taka kolejka. Tyle ludzi. Odstałam swoje, ale dzisiaj arbuz jest na promocji, a zamówienie było na arbuza, więc bez tego do domu nie mogę wrócić. Ada chciała również truskawki. W Biedronce nie było dzisiaj, dziwnie, nie? I co? I muszę iść do warzywniaka, słuchajcie. W takim gdziebądzie razie. I truskawki. Jeszcze tylko na chwilę, słuchajcie, do paczkomatu, bo przyszły mi, słuchajcie, takie foremki plastikowe do mini deserków. Może wiecie, o jakie chodzi. Zresztą pokażę Wam za chwilę, jak przyjdą, jak sobie wyjmę z paczkomatu paczkę, rozpakujemy i zobaczymy. I do odbioru mam jeszcze Agatkę, która jest dzisiaj u nas. Właśnie tutaj przyjechała do koleżanki i trzeba dobrać dziecko, nie? I do domu zawieźć. Mamy tam coś? Mamy. Leciutkie. Sporkie. Tak nieelegancko nogą, no ale nie ma wyjścia. I pada, 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 pada. Boże, zobaczcie, jak leje, rany boskie. Uciekłam normalnie przed chwilą, słuchajcie. Uciekłam spod paczkomatu. Widać mnie, Boże, rozczochana. Dodzwoniłam się wreszcie do Agatki. Zaraz będzie na mnie czekać. Odebrałam paczkę w paczkomacie, słuchajcie. I tak się rozpadało, że nie idzie wyjść z samochodu. A na liście życzeń był arbuz, odebrać Agatkę i te truskawki. Byłam w Dino, ale nie ma, nie w Dino. W Delikatesach Centrum nie ma. Byłam w Biedronce, nie ma. Został chyba tylko warzywniak, ale w warzywniaku będą najdroższe, ale może i najsmaczniejsze. Dobra, jedziemy do tego warzywniaka, aczkolwiek nie uśmiecha mi się moknąć. No nic, no, jak trzeba, jak się zachciało. A dziecku się nie odmawia. Słuchajcie, ona mi mówi, dziecku się nie odmawia i, nie, i dziecku się pomaga i dziecko trzeba słuchać i dziecku pomagać. No po prostu, słuchajcie, jaja są z tą moją Adą. Taka roszczeniowa, że śmieje się do mojego Grześka, że no będzie politykiem jak nic, no. Kłóci się na każdym kroku. Wszystko jej się należy. No po prostu kosmos. Ale może dobrze, może sobie poradzi w życiu. Ja to nigdy nie potrafiłam, słuchajcie, niczego od nikogo egzekwować na siłę. Jak również, jeżeli mi się wydawało, że moja racja jest, to i tak machnęłam ręką. Niech będzie tak, żeby było dobrze. Ale na tym się dobrze w życiu nie wychodzi. Zobaczcie, co mam. Słuchajcie. Kupiłam truskawki w warzywniaku. Niepakowane w folię w ogóle. Boże, jak to pachnie. W życiu, słuchajcie, w życiu te supermarketu nie pachną tak. W ogóle nie pachną. Tylko pięknie wyglądają. Jezus, jak to pachnie. Rany boskie, zjadłabym, słuchajcie, wszystkie naraz. Tak mi się chce. Ale jeszcze pomijając ten fakt, kupiłam szarą Renetę, bo jabłuszka oczywiście, bo będę robić szarlotkę moją ulubioną. Zresztą jak chcecie, to jak najbardziej polecam, na moim kanale jest filmik do tej szarlotki. Mega szarlotka, po prostu to jest ciasto must have. Jego trzeba zawsze robić, jest pyszne, nigdy się nie jest tak, że się nie uda, ono się zawsze uda. To jest przepis mojej babci zmarłej, babci Gieni. Także mojego taty, mama, ogórasy kupiłam, aż 4. I jeszcze kupiłam, słuchajcie, kiszona kapusta, prosto z beczki. Przepięknie pachnie. Jutro może zrobię sosik, do tego surówkę z kapusty kiszonej. Także dobrze, że poszłam do tego warzywniaka, bo po prostu
Cudnie. I jeszcze wiecie, co mi się zachciało? Ogórki małosolne. Kupiłam sobie 2 sztuki, ale już muszę zjeść. Słuchajcie, tak mi się chce. Nie jestem w ciąży absolutnie. Zresztą już jestem za stara na takie rzeczy. Ale normalnie oczy jedzą. Jakie pyszne. Jestem bez obiadu, bo tak prosto z pracy i ogórki. Jak coś z tego nie będzie, to dziwne aż. No i przyszły tak pojemniki na deserki mini. Jadę po Agatkę. Ramciam, troszeczkę sobie zrobię porządku, bo nawet nie mam dziecka gdzie usadzić. Dobre mi dziecko, 18 lat, nie? Słuchajcie, zrobiłam wczoraj przestępstwo. Wiecie? Jakie? Ano takie, słuchajcie. Jezus, nikogo za mną nie ma. Że byliśmy tutaj u babci i u cioci, bo ciocia miała urodziny z prezentem. I jak jechaliśmy z powrotem, to posadziłam Agatkę za kierownicą auta mojego, żeby sobie troszkę poćwiczyła i jeździ na jazdy. Już prawie końcóweczka, ale jeszcze wydaje mi się, że potrzebuje tych, wiecie, tego wyćwiczenia autem. I ją posadziłam. Słuchajcie, jedziemy. To nie jest daleko, 2 kilometry od nas. I jedzie policja, słuchajcie. Ja mówię, Agatko, zatrzymaj się tam pod tym sklepem, bo kupimy sobie jeszcze jakąś wędlinkę. Oczywiście to jest wieś, wiecie. Oni też się tam zatrzymali. Byłyśmy tak zgane, że ja mówię, chyba już nigdy w życiu. Ale podobnież ma być tak, słuchajcie, że jeżeli ktoś wyjeździ te 30 godzin, to rodzic będzie mógł, dobrze mówię, rodzic będzie mógł siedzieć obok i brać odpowiedzialność za osobę, która się uczy jeździć właśnie na prawo jazdy. Ale jeszcze to nie weszło, więc trochę tak mnie na nielegalu żeśmy to zrobiły. No. Ciebie, no bo 20 minut stoję. Co ty? No tak. Zadzwoniłaś do mnie, było pół do, a jest, wiesz, za 10. Byłam w Oszukniaku. Widać. Tak. Jeszcze raz. Lucuś. Lucuś. Co robisz? O. O. Witamy. Witamy. O tak. Lucuś. Hej. Nie obrażaj się na nas. Lucuś. Pokaż się. Łobuzie. Ty. Lucuś, hej. Tak jestem ładny. Co to było? Jakie ogromne te tulipany. Cudne. Okazy niesamowite. Boże, jak jest tu cudownie. Słuchajcie, ktoś, kto nie ma domu, działki, na wsi, to nie wie, co traci. Może i dobrze. Ja czuję się tutaj. To jest moje miejsce na ziemi. Ja muszę być na przestrzeni. Ja muszę mieć gdzie wyjść, wolność, swobodę. Cieszyć się tym, że rozkwita, że kwitnie, że daje owoce, różne rzeczy. No po prostu bajka. Dzisiaj jest tak pięknie, taka piękna pogoda. Trochę wiatr, ale to nic. Tutaj śliweczka, proszę bardzo. Kupiłam sobie sama Lęgrodę.
właśnie myślę, planuję, co będziemy tu dzisiaj robić. W zależności jak się pogoda rozkręci, planuję iść do kościółka, może wszyscy pójdziemy, zobaczymy. Obiadek już się gotuje, rosołek, ziemniaczki, wszystko przygotowane. Tylko zastanawiam się, czy Adę zabrać, bo jest bezpośrednio po katarku, więc żeby jej też nie zaszkodziło. A ten wiaterek troszeczkę chłodny, jeszcze nie jest taki idealny, nie taki ciepły. Ale idziemy na sumę, więc może już będzie ciepło. No, idziemy jednak do kościółka. Gdzie oni wszyscy są? Wystroiłam się, wyszykowałam się, a przecież też. Idziemy? Jedziemy? Twoim autem? Cześć, Adusiu. Cześć. Gdzie jedziesz? Do kościoła. Ćwicz, Adusiu, ćwicz, skakuj. Na które wchodzisz? Na to. Na to? A wiesz, co to jest? Co to jest? Co to jest? Takie zestawy ćwiczeń? To jest dla dwóch osób. Tak? A na które teraz jeszcze pójdziesz? Agatka tam ćwiczy, no. A ty na które? Ja może na to wejdę. Ja też. Siemaneczko, Adusiu. Siemanko. O Boże, ci dam radę. Ćwicz, ćwicz, żabeczko, ćwicz, ty moje żabcie, ty. Żebyś miała duże mięśnie, bo ty przecież musisz jechać rowerem. Tak, Adusiu? Ja też sobie gdzieś wejdę, ale na czym ja będę ćwiczyć dzisiaj? Na tym nie. Takie coś to ja mam w domu. Na rowerze nie. Agatka też coś ćwiczy. Ja pójdę na to. No? Na rowerku? Może to. No i jak widzicie, spędzamy aktywnie dzień. Właśnie wróciliśmy z wycieczki rowerowej. A teraz sobie troszeczkę poćwiczymy, póki jest piękna pogoda. Ciekawe, czy się opalę chociaż trochę. Co, Aduńku? Musisz tak to podnosić. Adusia będzie mi tłumaczyć, jak się to robi, prawda? Musisz to podnosić jakoś. No nie, nie wiem, czy dam radę swoją dupkę podnieść, bo jest ciężka. Ochlapał cię? Zobacz. No chodź, zobacz, bliżej, nie bój się.
Widzisz, jak mówię auto, tata? Fajne. Cały biały samochód będzie. Widzisz? I chlapie. No chodź. Dusiu, co pieczesz? Kiełbaski. Agata się już upiekła. Tak? Agata, możesz już ją jeść. Zwróć jeszcze daleko, żeby się kiełbaska upiekła. Dusiu, odwróć sobie, bo ci się spiecze. No i nie dotykaj ognia, tylko tak wysoko w miarę trzymaj, dobrze? Fajne to ognisko. Nie, Adusiu? Mhm. Adusi się spodobało. Kiełbaski pierwszy raz w życiu piecze. Ty, zapomniałem sobie pojechać tam, gdzie miałem jechać. A gdzie miałeś jechać? No do tego lasu. Aha. A kto to się zaraz wydostał? Lucuś! Kć, 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 kć. Gdzie on jest? Tam. Pod motorem? Pilnuj kiełbaski, żeby ci nie zjadło coś. Tej na patyku. Może przejdzie.